Cześć, witam cię serdecznie w kolejnej lekcji tapping. Według mnie to chyba jedna z najfajniejszych technik. Nie wiem czemu, po prostu lubię tą technikę. Tapping to jest nic innego jak uderzenie palcami prawej ręki w struny. Ale lewą ręką też uderzamy. Lewą ręką, pamiętasz, mówiliśmy o hammer-on, czyli o legato. Hammer-on, czyli po prostu to jest tak, w tej technice uderzamy palcami lewej ręki jak młoteczkiem i palcem prawej ręki też jak młoteczkiem. Najprostszy tapping, jaki możesz już w tej chwili od razu zagrać, na przesterze brzmi super. 5, 8, 12. Na strunie piątej. Zróbmy to tak, że najpierw uderzamy na 12 progu. Zabieramy palec i na piątym już jest naciśnięty dźwięk. Ćwicz sobie to bardzo ładnie teraz przez wszystkie struny, czyli na najgrubszej 5, 12, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Każdy uderz 4 razy. 12 i tutaj już mamy na 5 progu palec naciśnięty, czyli 12, 5 i 4 razy każdy z nich. Oczywiście w takim wolnym tempie na razie, bo to ja już od razu się zapędzam. Gdzie mamy dwa dźwięki? 12,5, 12,5. Czy to jest coś tu trudnego? No nie, musimy ten rytm też wyćwiczyć. Ty, prawda? Na przykład. Skoro mamy dwa dźwięki 12,5, to może dołożyć jakiś inny. Owszem, można by dołożyć inny. 12,5 i hammer on na ósmym, czyli. Można powiedzieć, że zaczyna się coś dziać, ponieważ my tutaj gramy akord, który jest właśnie rozłożony 5, 8, 12, tercja mała, o której już mówiliśmy w przypadku akordów, i tercja wielka. Akord w zasadzie wychodzi molowy. Na przykład molowy D, molowy G, molowy C, molowy E, molowy A. Po prostu dlatego, że dźwięk najniższy danego tego tappingu stanowi nam podstawę, jakby, prawda, najniższy sugeruje nam, że ten akord się jakby od niego wywodzi. Tak, grałem bardzo szybko, ale teraz trzeba było to zrobić, zagrać to wolniej. Spróbuj w wolnym tempie, po prostu 12, 5, 8. Właśnie, trzeba zaznaczyć tak, tempo wolne ok, ale trzeba je zwiększać, żeby, broń Boże, żebyś nie stanęła na jednym ty, i o, nie dam rady szybciej, spróbować szybciej, ty, tak jak mówiliśmy parę lekcji wcześniej, niech, możemy sobie to ćwiczenie izolować, czyli po prostu zaizolujemy sobie ćwiczenie tylko na tej strunie czwartej. Thank you.
niech te dźwięki nabiorą takiego życia, takiego swojego własnego ja, niech nabiorą, niech już jakby one płyną, już nawet nie myślimy. Wiadomo, czasem coś się pomyli, coś tu się gdzieś machnie, ale generalnie ty, coraz szybciej. Bardzo fajnie można to rozwinąć, że spróbuj też to zrobić. 12, 5, 8, to co graliśmy, a po paru razach 13, 5, 8, czyli po prostu uderzam palcem na 13 progu. Nie powiedziałem jednej dość istotnej rzeczy, że przy tappingu bardzo ważne jest, co zrobimy też z kostką. No bo gramy, normalnie sobie gramy i co? Wywalamy? No nie. Ja zawsze robię tak, że kostkę chowam po prostu pod palcem środkowym prawej ręki. I teraz mam nawet taki odruch, że jak coś robię, to chowam tutaj to piórko, robię coś i mam je w gotowości. Na komputerze coś robię, czy nawet gdzieś pójdę i czasem mam tak, że idę z tym piórkiem i się zapominam, że to piórko mam. Trzeba właśnie też sobie taki odruch zrobić, że to piórko jest tutaj schowane i nie musimy myśleć o tym. Ważne też jest to, żeby mieć punkt oparcia prawej ręki. Nie, że uderzamy po prostu z powietrza. Ja robię tak, że kciuk trzymam po prostu na gryfie. Na górnej krawędzi gryfu. Tam, w zależności gdzie jestem, tam używam tego, tam trzymam ten kciuk. A spróbujmy zrobić to ćwiczenie drugie, czyli najpierw gramy 12, 5, 8, a później 13, 5, 8. Zobaczmy, jak to brzmi. Czyż to nie brzmi fajnie? No, zdecydowanie tak, zdecydowanie jak najbardziej tak. Myślę, że technika jest do opanowania, technika, myślę, że tutaj wszystko jest jasne. Uderzenie, tak jak robiliśmy hammer on lewą ręką, tak samo musimy zrobić hammer on tutaj prawą ręką. I właściwie to jest cała filozofia, jeżeli mamy te trzy dźwięki, 5, 8, 12, zaczęliśmy robić, że graliśmy 12, 5, 8. Możemy zrobić oczywiście różne inne kombinacje i właściwie też to twoja też, można powiedzieć, inwencja. Jakie te kombinacje można zrobić? Ja podam parę przykładów. Możemy zagrać 5, 8, 12. Czyli zaczynamy od piątego progu. Bardzo ważne, na którym kończymy. Pamiętaj, że mamy kolejność 5, 8, 12, 5, 8, 12, 5, 8, 12. Może być też inaczej, może być 8, 5, 12. Może być 12, 8, 5. 8, 5, 12. Spokojnie, opanuj się. Dobra. 12, 8, 5. 5, 12, 8. Thank you.
o to, żeby też wiedzieć, żeby nie zgubić tej kolejności, prawda? Bo to jak zaczynamy już myśleć, który to dźwięk ma być, to wtedy troszeczkę sobie mylimy, tak jak w tym wypadku. Zacząłem się zastanawiać, czy miało być 12,5,8, 12,8,5. Ważne, żeby wiedzieć, właśnie mamy trzy dźwięki. Oczywiście mogą być cztery dźwięki, na przykład 5, 7, 8, 12. Tylko mogę zacząć od 12. Jeżeli już mamy cztery dźwięki, to kombinacji naprawdę może być sporo, bo tutaj już jak słychać było, grałem 12, 5, 7, 8, 12, 5, 7, 8, a później 12, 8, 7, 5. Posłuchaj tego motywu. Bardzo, naprawdę bardzo fajne ćwiczenie. No im dźwięków, tym więcej kombinacji. Robi się też czasem tapping, że używa się nawet dwóch palców prawej ręki, że w różnych miejscach. To już wymaga troszeczkę większego zaawansowania, bo po prostu musimy już wiedzieć poszczególne struny, gdzie potrzebujemy zagrać. To oczywiście kwestia tylko wyćwiczenia i rozwijania swojego warsztatu, prawda? Że mam skalę taką i taką, tu mogę zagrać, tam mogę zagrać i tworzyć własne. Bardzo istotną wskazówką jest to, że do tappingu bardzo fajnie pasują właśnie akordy. Tak jak zagraliśmy akord molowy, akord durowy można zagrać, akord septymowy, czyli czy nawet same interwały, które używamy, prawda? Bo możemy przyjść do tego w ten sposób, że jeżeli mam na przykład oktawę, o której mówiliśmy. Na przykład mam na 15 progu jest dźwięk G, na trzecim jest G. Brzmi dość specyficznie, ale możemy też to skrócić, czyli na przykład mam G tu i na przykład bardzo fajnie by brzmiała, powiedzmy, nie wiem, kwinta, czyli mam G tutaj, D, czyli G i D na jednej strunie. Myślę, że tutaj taka lampeczka się zapaliła, że możemy duże odległości pokonywać za pomocą tappingu, że można naprawdę super motywy stworzyć za pomocą tappingu i możemy też zrobić jeszcze inaczej, że gramy na część tappingu na grubej strunie, a inną część na cieńszej strunie. To już właściwie jest całe olbrzymie pole do popisu. I teraz zwróć uwagę, mówimy o tych wszystkich technikach. Slide, legato, czyli hammer on pull off, flageolety, teraz tapping. Te wszystkie techniki dają nam olbrzymią
różnorodność tworzenia brzmień, prawda? Czyli no tapping, tutaj trzeba, w tappingu trzeba się troszeczkę już poruszać po dźwiękach, prawda? Troszeczkę głupio jest grać je zupełnie na pałę z tego tytułu. Chyba, że gramy po prostu jakieś zupełnie randomowe solówki. To brzmi ok, też wygląda i brzmi całkiem, o kurczę, co to on wyprawia. Tylko, że my gramy po prostu, to był zupełny chaos, chaos brzmieniowy. Myślę, że zostawię Cię na razie z tym tematem i z ćwiczeniami, które do tego tematu są przygotowane. Oczywiście zaznaczam, że jeżeli czegoś nie wiesz, skontaktuj się na grupie, skontaktuj się ze mną bezpośrednio. Wszystko pomogę, bo niektórych rzeczy po prostu się nie da wyjaśnić tak na wideo. O jednej rzeczy nie wspomniałem, nadgarstek. Jeżeli gramy ten tapping, to ja tutaj nadgarstkiem tą częścią po prostu pozostałe struny tłumię. Koniec. Tutaj nie ma większej filozofii. Tłumienie nadgarstkiem jest w każdej z tych technik. Po prostu niechciane struny nie mogą wybrzmiewać. Tłumimy z jednej strony tym palcem, pierwszym. Tak jak tutaj widać teraz. I pozostałe struny tłumimy nadgarstkiem, który leży na strunach. Oczywiście wybraną strunę robię tak, że ją troszeczkę wypuszczam, że jej daję taki upust tam pod ręką, żeby ona brzmiała. To musisz sobie też tak poćwiczyć, prawda? Brzmiewa, pozostałe nie. Jeszcze jedną wartą rzecz wspomnieć, że połączenie teraz hammer on plus tego tappingu, czyli uderzenia pierwszym palcem, daje nam super efekty. Stąd te ćwiczenia gramy hammer on 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Rozszerzamy też odległość, czyli gramy 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 na przykład, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, żeby każdy paluszek umiał zagrać hammer on, bo teraz w tappingu to się nam. No właściwie bez tej umiejętności to my możemy tapping zrobić jedynie taki. Albo po prostu taki, że nie mamy wyćwiczonych palców, to tylko tyle. Super, to naprawdę super to brzmi. Powiem tylko jeszcze o jednej rzeczy, że tapping można bardzo fajnie ćwiczyć na jeszcze jeden sposób. Mianowicie, to co my graliśmy na przykład było ćwiczenie 1, 2 albo 1, 3. Możemy to zagrać tappingiem. Tak, oczywiście pociągnąłem dalej coś już swojego, ale generalnie ćwiczenie możemy urozmaicić. Ćwiczenie na palce, ćwiczenie na skalę, tappingiem. Chociażby na przykład 12, 13, 15, to już 15 gram tapping.
lub skalę, prawda? Na przykład mamy. Dodajmy jeszcze kolejny dźwięk. Jeżeli nawet. No, w zasadzie mamy cztery dźwięki. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko też już tutaj dochodzi znajomość, tak jak już wcześniej też mówiłem, znajomość gryfu, znajomość dźwięków z danej skali, prawda? Jeżeli mam A, B, C, D, A, B, C, tutaj grałem F na przykład. Ok, może być A, B, C, F. Że łapiesz tą jakby zajawkę, którą ja mam, którą próbuję przekazać, że wykorzystywanie właśnie na przykład chociażby tappingu do grania, ogrywania skali, to jest naprawdę coś rewelacyjnego. To nie muszą być jakieś super wymyślone surówki, bo te super wymyślone surówki biorą się stąd, że my zaczynamy badać, w którym miejscu my możemy zagrać i fajnie zabrzmi. Czasem jest tak, że niektóre brzmienia odkrywamy po prostu. Tutaj, o, tu brzmi pięknie na przykład. Albo tak i ćwiczymy. No to może w takim razie zagram, przeskoczę strunę, albo na strunie obok, albo po dźwiękach tych samych, albo przeskoczę inny dźwięk tutaj palcem, byleby panował, pasował w tej skali, żeby pasował w skali. No bo ćwiczenie chromatyczne w stylu. Jest średnie, ale mimo wszystko to możemy ćwiczyć, czyli na przykład 1, 2, 1, 2, 12. Jeden, cztery i tak dalej, więc ćwiczenie jedno takie mechaniczne. Palce, każdy palec niech ćwiczy, każdy palec niech gra. Odkładamy na bok brzmienie, zupełnie na bok odkładamy. Drugi z kolei filar, że my gramy, ale już adaptujemy dane ćwiczenie, daną technikę do skali, do stylu gry, czy przede wszystkim właśnie do skali i do stylu gry. Dobra. Nie będę więcej mówił, bo myślę, że to jest bardzo zrozumiałe, o co chodzi w tej technice, w tych pozostałych technikach. Tak więc do Ciebie teraz należy pałeczka. Tobie przekazuję pałeczkę, różdżkę przeznaczenia, czyli gitarę. Można było tak albo tak przekazać zapał przez kamerę. To byłoby bardzo fajne. Także poćwicz to, przejrzyj ten film jeszcze raz powoli do końca, wyłap wszystkie te ćwiczenia. Koniecznie do nich wracaj. No i tak jak przy pozostałych technikach, wykorzystaj technikę tappingu jako jedno z ćwiczeń codziennego ćwiczenia, codziennych ćwiczeń rozgrzewających chociażby. Tak więc dobra, dzięki za uwagę, przećwicz to wszystko i do zobaczenia w następnej lekcji.